Daniel Ricardo wraca do Formuły 1, a Nick Vries wylatuje na zbitą twarz. Stało się znacznie szybciej niż się oczekiwaliśmy. Nie pomogły wszelkiego rodzaju zapewnienia, że to tak nie będzie, że ma jeszcze szansę, wyliczanie, że tutaj nie, wcale tak nie jest, że ma jeszcze tylko trzy wyścigi, żeby się wykazać. Faktycznie, nie ma trzech wyścigów. Miał chyba jeden. Bo dwa wyścigi przed wakacjami Nick straci traci miejsce forum 1, aby dać miejsce powrotne dla, powrotne dla Daniela Riccardo. I to nie jest jeszcze koniec tego planu. Gwarantuję Wam, że do celowym... Punktem tego planu jest to, aby Daniel Ricardo wrócił do Red Bulla. To nie jest jeszcze postanowione, ale to jest kolejny krok i gdzieś zamyślę jest miejsce dla Ricardo w fotelu Sergio Pereza. Perez już może się o to bać. Ale First things first, zacznijmy od De Vriesa. Holenders stracił swoje prawa w Los Angeles, mimo tego, że uspokajono, że dementowano. Ostatecznie okazało się, że ma bardzo, bardzo mało czasu. Wywali go jeszcze dwa wyścigi przed wakacjami, być może dlatego, że po wakacjach jest Grand Prix Holandii, więc nie chcieli jakiejś takiej niewygodnej sytuacji, kiedy będzie taki znak zapytania, kiedy fani będą szczególnie holenderscy, fani Maxa, także dopytywać, czy De Vries pojedzie w tym wyścigu, czy nie. Więc aby dać też Danielowi czas przed wakacjami, po prostu pożegnali De Vriesa. Bardzo zimno, jak to Bull robi zresztą i wstawili w to miejsce Daniela Ricardo. Czy słusznie mówi się, że... No, powinien więcej czasu dostać, że kierowcy, którzy dali tę faktycznie faktycznie zasługują na ten czas, żeby się jakoś wkręcić, wjeździć. Do tego jeszcze jeździł w bardzo słabym samochodzie, co z całą pewnością nie pomaga, bardzo utrudnia, ale z całą pewnością Red Bullowi zależało na tym, żeby Dewisowi się udało, dlatego że to po prostu na ich reputacji. Zatrudnili kierowcy, który się nie nadawał do jazdy w Bolidzie, a do tego jeszcze nie mieli własnego kierowcy z własnego programu, żeby stawić to miejsce, więc podwójna kompromitacja, bardzo im zależało na tym na pewno, nie został trącony. natomiast był na to za słaby. W wieku 28 lat z takim doświadczeniem jako mistrz, Formuły 2 jako mistrz świata Formuły E z takimi referencjami musiał zrobić znacznie znacznie więcej niż robił. A on jeszcze po Grand Prix Aussie się głupio śmiał i rozbawiony był w świetnym humorze po wyścigów, wyścigu, w którym pojechał słabo. Tak więc to po prostu nie rokowało. Dorobek Devrisa Formuły 11 wyścigów i tylko dwa zdobyte punkty, co więcej w tym niesamowitym debiucie niespodziewanym w zeszłym roku Pamiętajmy, zastąpił Aleksandra Albona, który miał e, zapalenie wyrostka, pojechał na operację. E, Devris wszedł w sobotę z marszu i w fenomenalny sposób zdobył dwa punkty. Jeżdżąc z Williamsem, który był na pogranicy punktów, wyprzedził zresztą Nikolasa Nicola, Latifiego, regularnego kierowcę co zrobiło ogromne wrażenie. To jakby nie wzięło się z powietrza, ale też był szereg bardzo specyficznych okoliczności i przede wszystkim bardzo wyjątkowy, bardzo nietypowy tor Monza, na którym takie cuda mogą się wydarzyć, na którym Uniaz był wyjątkowo szybki, na którym no, generalnie mamy tylko długie, proste, no, dwa średnie łuki i raczej takie hamowania dowolnych szykan, no tor, na którym naprawdę można robić wyniki e, niespodzianki, nieraz i nie dwa takie e, rzeczy się działy. Na przykład Sebastian Vettel wygrał swój pierwszy wyścig na torze Monza w samochodzie Toro Rosso, czyli to jest teraz obecnie Alfa Tauri, co było wielką sensacją. Natomiast fakt jest taki, że akurat Toro Rosso świetnie jeździło w deszczu, bo zaraz zanim był Sebastian Burdecz, kierowca znacznie gorszy, mówiąc w skrócie, ale też Toro Rosso były warunki deszczowe, a jeszcze raz a Toro Rosso jeździło świetnie w deszczu, właśnie na tym piątkowym torze miał mocny silnik Ferrari, dobrą mocną mechanikę, trzymało się na tarkach w deszczu i dzięki temu sepozysto pole position, a potem wygrał mokry wyścig. To była kwestia w dużej mierze. Toru. zresztą najbardziej niesamowity wyścig taki najciekawszy wyścig. Najciekawsze zwycięstwa sobie nawet teraz pośród jego 53, jeśli dobrze pamiętam, no 51. Tak czy inaczej, a potem wszystkie inne no, absolutnie nic, co można było rozpamiętywać, to była zasługa Monzy i to się też rzuciło na ten niesamowity debiut Nika de Vries, coś, coś co trochę omamiło ekipę Red Bulla, ale też co tu dużo mówić, Max Verstappen. Ksi książę Red Bulla, naprawdę wiele rzeczy się odbywa według tego, co Max chce, żeby się odbywało, według tego, co mówi. Nawet na dłuższą metę Max nie był w stanie obronić pozycji rodaka i dobrego kolegi w ekipie AlphaTauri. To jest Formuła 1 i są pewne granice. Jeśli chodzi o Daniela Ricardo, no ma za sobą oczywiście ten epizod z McLarenem. Został w zasadzie <coughs> zmiażdżony przez Norisa, któremu sam zapowiedział, że go zmiażdży, że go skończy. Został przez um, Norisa skończony, więc odszedł w Niesławie. Nie było dla niego miejsca um, w Formule 1. S fotel z McLarenem stracił rok przed czasem. McLaren zapłacił mu ponoć 17 milionów dolarów kontraktu tegorocznego tylko po to, żeby w makaranie nie jeździł i żeby ustąpił miejsca Oskarowi Piastriemu, dawnicarze w Wniesławie, a potem wybrał, odmówił Hasowi, który chciał go ponoć zatrudnić, zresztą nie dziwię się, że odmówił, bo to fatalna ekipa absolutnie, i wybrał pozycję trzeciego kierowcy w Red Bullu, czyli powrót na stare śmieci, tam skąd odszedł uciekając przed Maxem Verstappenem. Było to trochę zaskoczenie, ale jakby się na tym zastanowić główka pracuje. Red Bull ma cztery samochody, i miał minimum jednego, a tak naprawdę dwóch wątpliwych kierowców, i teraz dane na to czeka i dane na tym korzysta. W samym McLarenie musimy pamiętać jeszcze coś takiego, bo, bo dane jakby nie wypadł z strocę spod ogona. Daniel Ricardo to jest zwycięzca moimi ośmiu wyścigów, 32 miejsca na podium, 3 pol. Position, 232 wystartowane wyścigi Formuły 1, bardzo, bardzo doświadczony, bardzo szybki, nieraz pokazywał fenomenalne, fenomenalną jazdę, fenomenalne ataki, szczególnie właśnie takie z doskoku, z dużej odległości przed zakrętem. No, taki najfajniejszy, chyba jak Botasa w Grand Prix Chin wyprzedził Botasa w Mercedesie, ale nie tylko, to był jego znak firmowy, więc takie ataki zrobi yy, się poprzez umiejętność maksymalnego opóźnienia hamowania jeszcze bardziej niż się to wydaje możliwe, czyli po prostu totalny late breaker. I umiejętność złożenia boli do zakrętu w tym, w tym etapie. Czyli późno hamujemy i musimy boli zacząć składać, żeby skręcił i zmieścić się w torze i nie wpaść w drugiego kierowca. To był jego znak firmowy. A Największym problemem McLarena od lat było właśnie to, czyli ta faza odcięcia hamulca do inicjacji skrętu i wejścia w zakręt. Tam McLaren nadził sobie najgorzej, czyli wejścia w te dłuższe, wolne zakręty. Największa siła, największy atut Daniela Ricardo był nie do wykorzystania w McLarenie. I to tak naprawdę położyło go u boku Lando który umiał się do tego e, dostosować. Wydaje mi się, że, że inaczej... No, inaczej by nie mogło. Tak czy inaczej, wybrał rolę trzeciego kierowcy w Red Bullu. Zamiast startować, mówił, że nie chce gdzieś byle gdzie, Mówił, że chce się zresetować, że chce odpocząć, że chce oczyścić umysł i zresetował się. O tym mówi zresztą ostatnio Christian Horner. Daniel Ricardo mówił też o, o tym swoim powrocie marzeń, że chciałby, oczywiście tak, że chciałby wrócić do dużej, jak największej ekipy. No i właśnie tak domyślę, że bo może być to Red Bull. Christian Horner jeszcze podczas ostatniego weekendu na Silverstone powiedział, że to nie jest coś, co planujemy. To z pewnością. Nie wierzcie w ani jedno słowo. E, pożegnanie Vriesa e, ponoć też nie było wcale planowane. Też miało być bezpieczne. Tu kabum. Dziękujemy. Do widzenia. De Vries był i Vriesa nie ma. I to jest kolejny element tego planu. Bardzo ważny, kolejny czynnik e, w tym, że Daniel Ricardo A. wrócił teraz do, do Alfetauri, a B. jest na najlepszej drodze do powrotu do Redubula. To jest wielkie poparcie Maxa Verstappena. Max mówi tak. On wykonuje dobrze robotę w symulatorze, ale wiecie. To mnie przecież nie zaskakuje. Miał za sobą, ma za sobą trudne lata w McLarenie, oczywiście, ale nie gubisz swojego talentu. I oczywiście ma też potężne doświadczenie. Kolejne props od Maxa Westappena. Myślę, że czuje się z nami także komfortowo w tym momencie. Sam to powtarza. Sam powiedział, że musiał wziąć krok wstecz, aby się zresetować. Ostatecznie czuje się w tym zespole jak w domu. To oczywiste, że był w tym zespole przez długie lata. Teraz jeździ w symulatorze i bardzo uważnie nas słucha, kolejny ważny element, i dużo zadaje pytań. I wiem, i znam Daniela bardzo dobrze, więc mogę z nim rozmawiać na, na temat wielu rzeczy. Proszę go, czy może coś dla mnie przetestować, i co sądzi o pewnych rozwiązaniach. Więc chodzi tutaj o nasze przyszłe plany i tego typu rzeczy. Przyszłe plany, cóż, chodzi o przyszłe plany co do boidów, czy chodzi o przyszłe plany, jeśli chodzi o obstawienie foteli w samochodzie, odpowiecie sobie na to sami. To jest bardzo silna rekomendacja, silne wsparcie człowieka, to jest liderem Red Bulla, jest w głowie Red Bulla i ma, może mówić, że nie ma nic do powiedzenia, że to nie jest jego decyzja, bo nie jest, ale ma duży wpływ na to, jak są obsadzone fotele w Red Bullu i nie tylko, dlatego że Nick DeVries znalazł się w Alfie Tauri właśnie przez rekomendację Maxa Verstappena. Co więcej, Christian Horner od początku nie chciał go brać. Helmut Marko Popper, oczywiście Maxa, więc i Devisa i ostatnio Helmut Marko powiedział, przecież, że ostatecznie trzeba było skłać Hornera i De Vriesa nie brać. Kilka tygodni później De Vries żegna się z Formuły 1. Co więcej, jeśli chodzi o Maxa, ewidentnie widać te tarcia z Perezem Perez Emperes totalnie sobie przerąbał, robiąc swoją woltę w Brazylii. Fakt jest taki, że Max mógł go przepuścić, nie zrobił tego i to nieładnie, nieładnie wyglądało, ale cała ta wolta, taka próba wyjścia, jakby odwołania się do publiczności, która coraz więcej znaczy w Formule 1 i jakby zyskania tego wsparcia kibiców i no takie oskarżenia w kierunku Maxa Verstappena, to był taki atak tak, tak naprawdę wewnętrznej rywalizacji w tych planach i wielkich ambicjach rozdmuchanych Pereza na to, żeby walczyć o mistrzostwo świata. I ten atak nie wyszedł na dłuższą metę, moim zdaniem urzucił się z motyką na słońce, tylko mocno sobie przekreślił stosunki z kierowcą, z którym powinien mieć stosunki jak najlepsze, bo Max był, jest i będzie liderem Red Bulla, inaczej być nie może, więc Max pytany w Wielkiej Brytanii, czy problemy Pereza irytują Red Bulla, odpowiedział, musicie spytać Helmuta lub Krystiana, czyli tak, dwóch szefów Red Bulla. Ale tak, oczywiście, my walczymy o Mistrzostwa Świata Zespołowe, ale sądzę, że w tym momencie mogę to zrobić samemu. Kolejne bardzo mocne słowa i bardzo prawdziwe. Ostatecznie Perez jest tak zbędny w tej walce, że no. I zresztą sam pokazuje, że do, do, do końca nie jest potrzebne, że jego punkty nie mają takiego znaczenia, że faktycznie no, Max Verstappen nie można nie liczyć w ogóle w żadnej sytuacji. Są to bardzo znaczące, bardzo mocne słowa krytyki. Perez podpadł już dawno temu. I teraz tak, jeśli Perez będzie dalej tak zawodził, jeżeli znowu nie wejdzie do Q3, czy odpadnie w Q1, w kolejnym wyścigu, jeden z kolejnych wyścigów, albo w obu, co co najgorzej, e, moim zdaniem pożegna się z fotelem w Red Bullu bardzo szybko, że Ricardo, już po wakacjach na Grand Prix Holandii wejdzie do Red Bulla. Przy takiej jeździe Pereza jest to bardzo, bardzo możliwe. Jeśli Pereza weźmie się w garść, Cały czas Ricardo ma wielką szansę na miejsce w Red Bullu. Sam musi się spiąć i przede wszystkim rozłożyć Tsunodę na łopatki. Tsunodę, który zrobił niby duże postępy w tym sezonie, jest ciut spokojniejszy, choć ostatnio znowu puszczali jak wiązanki, puszcza przez, przez radio, siedząc w kokpicie trochę mniej błędów popełnia, ale ciągle jednak te błędy y, popełnia, tak, jest dziki, prędkość ma, natomiast moim zdaniem jest kierowcą, no, który dużo zyskał jeżdżąc na tle De Vrisa, który y, y, jakby, co do którego był dużo oczekiwania i teraz Ricardo musi wejść i po prostu Cunodę ustawić w jego miejsca. Będzie to bardzo ciężkie, ciężkie zdanie, ponieważ będzie w bojdzie, który jest bardzo trudny do jazdy, ale przynajmniej dostanie wielką szansę. I jeszcze raz, to jest szansa powrotu nie tylko do Formuły 1, nie tylko do Alfa Tauri, to jest początek drogi, czy może kontynuacja drogi, bo początkiem było, była rola kierowcy trzeciego w Red Bullu. To jest kontynuacja drogi, której celem jest miejsce w Red Bullu najdalej w przyszłym roku. Póki co, żegnamy Nika Vries. Zastanawiam się, jakie wy macie opinie na, na temat tego kierowcy. Czy uważacie, że dobrze się stało? Czy został przez Red Bulla potraktowany krzywdząco? Yy, czy Red Bull postąpił niesłusznie? Czy jednak było to coś, czego należało się spodziewać? Dajcie mi znać póki co. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i do zobaczenia wkrótce.